Leitmittel. No, wait. And one aspect of that crucial assistance is rescue dogs. People can't cry anymore because time is running and some of the people under the rubble can't be heard. Dogs are one of the last chances for people to be found because dogs can cover a large area quickly and with their nose detect the scent of people lying under rubble. Dobra, korzystając teraz chwilę z przerwy, Furia, Petarda, Armagedon, nie śmieję się, Armagedona jeszcze nie ma, a może będzie, ale w sumie nie, Armagedon za ciężkie imię chyba do wypowiedzenia. Poza tym ja wolę pracować z sukami. Z sukami, okej. Okay. Armagedonka, to już w ogóle. Dobra, Werka, powiedz mi, psiaki psiakami, ale jak to jest z wami ludźmi? Bo jak dobrze wiemy, psiaki bardzo doskonale czytają nasze emocje i podczas pracy, no już nawet nie mówię podczas treningu, ale podczas akcji ratunkowej towarzyszą nam różne emocje i powiedz mi, czy to oddziałowuje na twoje psiaki, z którymi aktualnie ratujesz komuś życie? To też jest element, którego pies uczy się na etapie szkolenia, właśnie naszych emocji, naszego stresu i to też jest coś, co my musimy starać się stwarzać sobie na treningach, chociaż jest to najtrudniejsze tak naprawdę do przygotowania, no bo trudno jest na egzaminie, trudno jest na treningu takim codziennym, zwykłym stworzyć takie warunki, jakie będziemy potem mieli na prawdziwej katastrofie budowlanej, mhm. czy na prawdziwej akcji poszukiwawczej, kiedy mamy świadomość tego, że od czasu i od naszej pracy zależy czyjeś ludzkie życie. Natomiast staramy się sobie tworzyć takie warunki. Na pewno pierwszym takim sprawdzianem, czy pies jest odporny na stres przewodnika, jest egzamin, ponieważ my zdajemy egzaminy państwowe, organizowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej i w zależności od tego, czy są to egzaminy terenowe, czy gruzowiskowe, musimy je odnawiać albo co 12 miesięcy, albo co 18, albo 24. No, to dosyć często. Tak. Natomiast ja uważam, że dobrze, bo mamy pewność, tak jak już było mówione dzisiaj, to są tylko zwierzęta, one też mają swoje gorsze dni, lepsze momenty, lepszą formę, ale też spadki tej formy, a jednak od tego zwierzęcia zależy przebieg akcji ratowniczej i uratowanie czyjegoś życia, więc uważam, że bardzo dobrze, że te egzaminy są tak często, bo możemy cały czas mieć pewność, że ten pies jest w dobrej formie. Okej, okay, a czy te egzaminy są płatne? Nie. W sensie, okay. Udział w egzaminach jest darmowy. Warto zaznaczyć, że my jesteśmy ochotnikami, że wykonujemy to w formie wolontariatu. Nie mamy płaconego wynagrodzenia za to, że jeździmy na te akcje. Właśnie chciałem do tego zaraz nawiązać, tak, bo używają stwierdzenia, że są wariatami, którzy latają z własnej czystej woli w weekendy, żeby szkolić się, żeby nas ratować w razie czego. Tak, bo wydaje mi się, że warto powiedzieć, że mamy grupy państwowe, grupy zawodowe. Takich grup jest w tej chwili 7 w Polsce i one działają przy Państwowej Straży Pożarnej. I to jest grupa poszukiwawczo-ratownicza, która tworzy też taką międzynarodową grupę, która w razie katastrofy na świecie zgłasza gotowość i może jechać działać na świecie. Nasza grupa polska jest jedną z lepiej wyszkolonych i lepiej wyposażonych na najwyższym poziomie, jaki jest w takiej 3-stopniowej skali. Natomiast no, to są zawodowi strażacy, a mamy kilkadziesiąt grup w tej chwili już w całej Polsce, które działają przy ochotniczych strażach pożarnych, bądź jako cywilne organizacje, ale my zdajemy dokładnie takie same egzaminy, jak zdają zawodowcy. Czyli po pierwsze, jako zespoły poszukiwawczo-ratownicze z psami zdajemy te same egzaminy, ale też my jako ochotnicy, tak jak już mówiłam, zresztą musimy być strażakami, musimy mieć skończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, musimy przechodzić normalne badania lekarskie dla strażaków. Często ktoś jest też ratownikiem medycznym, jak w moim przypadku, ja skończyłam też ratownictwo medyczne. Więc my jesteśmy przede wszystkim ratownikami. Natomiast wracając do początku pytania, często okazuje się na etapie szkolenia, bądź już nawet po zdanych egzaminach, przy pierwszej, drugiej akcji poszukiwawczej, że człowiek stwierdza, że to nie jest dla niego, że odporność jego psychiczna nie pozwala mu na to, żeby dźwigać taką odpowiedzialność. I ja uważam, że to jest super, że ktoś potrafi przyznać, że nie jest to dla mnie i się z tego wycofać, bo lepiej w ten sposób, niż później, no nie wiem, męczyć się albo nie poradzić sobie z presją, która jest po prostu w
więcej akcji na zespole po prostu, no, okay. Nie? Okej. I to już nie chodzi, mówisz, że presja, czyli presja czasu, że na siebie niektórzy mogą narzucać zbyt dużą presję, żeby kogoś znaleźć jak najszybciej, tak? Czy wydaje mi się, że każdy z nas, mając świadomość, że od pracy mojej i mojego psa zależy uratowanie czyjegoś życia, ma tą presję w tył głowy. Mamy poczucie tej odpowiedzialności, która na nas ciąży, ponieważ no, jeżeli mamy katastrofę budowlaną i te psy wchodzą do przeszukiwania budynku, to bardzo często, dopóki psy nie skończą swojej pracy, to nie może się na tej akcji zadziać nic więcej. Mhm. Więc my często, jak dojeżdżamy na miejsce katastrofy, to czeka cały zespół na to, żeby to psy najpierw wykonały swoją pracę. Więc to jest też takie poczucie, że no, ja muszę jak najszybciej się dostać w to miejsce, gdzie coś się stało, zwłaszcza jeżeli jeszcze dostajemy komunikat, że prawdopodobnie pod gruzami znajdują się żywe osoby, bo na etapie przyjmowania zgłoszenia o zdarzeniu była informacja, że wiemy, że ktoś w tym budynku w tym czasie po prostu był. Najgorzej jest, kiedy do katastrofy dochodzi w nocy, bo wtedy jest największe prawdopodobieństwo, że wszyscy mieszkańcy w tym domu po prostu byli i wtedy tych ofiar jest najwięcej. No u nas akurat w Polsce, jeżeli dochodzi do jakiejkolwiek katastrofy budowlanej, no to jest to najczęściej wybuch gazu, tak naprawdę. No, ewentualnie zdarzały się wypadki w fabryce produkującej proch do nabojów, tego typu rzeczy. Natomiast, wysokiego ryzyka jakieś. Natomiast odchodzi nam taki czynnik jak trzęsienie ziemi, tsunami czy tornada, które mamy w innych krajach, nie? Jasne, a w tym roku byłaś już na jakiejś takiej akcji ratunkowej? W sumie już jest połowa roku. Czy zdarzyło się ten? Czy... W tym roku powiem szczerze, że nie byłam na takiej akcji, ale wynika to z tego, tak jak mówiłam, że jesteśmy ochotnikami, robimy to w miarę wolnego własnego czasu i możliwości. Nie zawsze, kiedy przychodzi informacja... Przepraszam, że ci przerwę, a mama była? W sensie, tak? W tym roku okej. Tak. Natomiast trzeba też pamiętać, że mamy znacznie więcej akcji terenowych, poszukiwawczych niż gruzowiskowych. Na całe nasze szczęście działamy w dosyć dużej grupie, która posiada kilkanaście psów i kiedy przychodzi informacja o tym, że jest akcja, to my w sytuacji, w której nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pojechać na tą akcję, bo jesteśmy w pracy na drugim końcu województwa i zanim ja wrócę, to niestety będzie za dużo czasu, to ja wiem, że inni ratownicy z psami pojadą na tą akcję i że to nie jest tak, że ja zostawiam tą akcję bez żadnego psa ratowniczego. Poza tym warto powiedzieć, że tylko na terenie naszego województwa te grupy są cztery. I na akcjach zawsze ściąga się wszystkie możliwe siły i środki, więc to nie jest tak, że działa tylko jedna grupa i jeden pies, tylko ściągamy wszystkich, których możemy ściągnąć. Dokładnie. Okay. Jak mówiliśmy o tych egzaminach, to wygląda w ten sposób, że po każdej sesji egzaminacyjnej, która się odbywa, komenda wysyła do każdej komendy wojewódzkiej listę aktualnych certyfikatów i aktualnych zespołów. Okay. I zarówno policja, jak i straż pożarna ma taki wykaz i w momencie, kiedy potrzebuje skorzystać z psów, to wie, ile w tej chwili na swoim terenie ma zespołów do wykorzystania. Jasne. Żeby była taka fajna komunikacja między wami. Dobra, Weroniko, powiedz mi jeszcze takie pytanko, czy każdy pies się do tego nadaje? Czy jest jakaś rasa, która ma większe predyspozycje? No na pewno, bo rasy brachycefaliczne będą miały utrudnione zadanie, tak? Przez te swoje wąskie kufy. Tak, ale zarówno wtedy ich węch działa troszeczkę inaczej, ten zmysł węchu, ale też sama możliwość wentylacji w przypadku wzmożonego wysiłku jest utrudniona. Chociaż tak jak dzisiaj, mamy tutaj, nie wiem ile stopni, nie mam miało być 25. 25 miało być, ale przez to, że jesteśmy w miejscu, gdzie wszędzie są właśnie betonowe odpadki, ziemia jest pokryta białym pyłem, który cały czas odbija słońce, temperatura jest... Wydaje mi się, że przy glebie tutaj będzie około 40 stopni lekko. No myślę, że na tych słonecznych miejscach... Bo siedzimy teraz na metalowym stole i gdyby nie spodnie i werki, gruby kombinezon, ręki nie jestem w stanie do niego, że tak powiem, przykleić, więc są naprawdę hardkorowe warunki. To faktycznie taki brachycefalik miałby ciężko z wentylacją, ale dobra, już się nie rozpędzając gdzieś tam za daleko. Czy są jakieś rasy, które są stricte My działamy w ramach rozporządzenia na temat zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest taki dokument, który w ogóle pozwala i określa, jakie psy mogą być wykorzystywane. Tam są określone ściśle te zasady egzaminów właśnie, które zdajemy. I tam jest lista preferowanych ras do tego zadania, do tej pracy. Natomiast te rasy dotyczą
tylko psów państwowych, kupowanych przez, za pieniądze państwowe, czyli Straży Pożarnej, które są na kontrakcie, czyli są utrzymywane przez państwo. Z racji tego, że my jesteśmy ochotnikami i robimy to w czasie wolnym, to oczywiście możemy się sugerować z tymi rasami, które są tam wypisane. Zaraz powiem, jakie są najczęściej wykorzystywane. Natomiast nas nie ogranicza to, żebyśmy nie mogli spróbować wykonywać tego zadania z innymi rasami. Okay. Czy nawet czasami po prostu z jakimiś kundelkami, nietypowymi rasowymi psami. I jest dużo takich psów, które świetnie się w tym sprawdzają. Jeżeli chodzi o rasy, które są preferowane i których w Polsce mamy najwięcej. A mogę spróbować strzelić? Mhm. Ja bym obstawiał maliny, w sensie takie tak, owczarki belgijskie. Mhm. W ogóle owczarki tak naprawdę, zarówno niemieckie, jak i holenderskie Długa w tej chwili. Długa kufa, nie? Jest tak. czym jest Poza czym tym, no, jakby psy stworzone do pracy z człowiekiem, psy bardzo energiczne, psy z dobrymi, takimi po prostu też warunkami fizycznymi. I wydaje mi się, że długo mogą być skoncentrowane na swoim zadaniu. Tak, i lubią zadania, które muszą wykonywać i po prostu potem, jeżeli już są czegoś nauczone, no to dążą do tego za wszelką cenę, można powiedzieć, czyli to jest to, co w naszym przypadku jest bardzo preferowane. Jasne. Ty masz użytkowego labradora, to obstawiam, że retrievery. Retrievery, wszystkie retrievery tak też, naprawdę. No bo one dokładnie. Chyba stricte są właśnie Goldeny, takie... labradory, tolery, czyli nowa Scotia Dactoling, retriever, flaty, także jak najbardziej tak. Okej. Co bym jeszcze tutaj... Bordery? Tak, border collie jest całkiem sporo, natomiast właśnie... tutaj jest jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić w przypadku borderów. W przypadku borderów trzeba zwrócić uwagę na to, że one mają reakcję na hałasy. Bardzo często boją się burzy, boją się gwałtownych dźwięków, a w czasie egzaminu gruzowiskowego jest oddany strzał z pistoletu hukowego i jest uruchamiana piła łańcuchowa po to, żeby sprawdzić, czy pies potem na akcji gruzowiskowej będzie w stanie pracować równocześnie z ciężkimi maszynami, które będą pracowały obok. Więc jeżeli mamy bordera, który po strzale nie będzie w stanie wrócić do pracy, to niestety będzie go eliminowało. I wracając tutaj jeszcze do tego, co powiedziałam, że mamy predyspozycje, których szukamy w rasie i na tym opieramy pracę z nim, to są tak zwane testy przydatności do ratownictwa i testy przydatności dla szczeniąt, które możemy przeprowadzić w określonym wieku. U szczeniaka przeprowadzamy to w 8 tygodniu życia, czyli dokładnie w momencie, kiedy tak naprawdę odbiera się szczeniaka z hodowli. I możemy przeprowadzić te testy. Bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś już wie, że będzie brał psa do ratownictwa, to dogaduje się z hodowcą i prosi go o to... Przepraszam, myślałem, że nie nagrywam, ale chyba się... Dobrze jest, nagrywa się, przepraszam. Prosi go o to, żeby te były wprowadzane różne elementy do środowiska szczeniaka, których nie ma nigdy w takiej normalnej hodowli. Typu, żeby ten szczeniak miał kontakt z dużą ilością obcych ludzi, żeby ten szczeniak miał podkładane niestabilne podłoże, żeby u tego szczeniaka pojawiały się od wczesnego wieku już różne dźwięki takie nienaturalne, po to właśnie, żeby przyzwyczajały się do tego od szczeniaka i żeby w późniejszym życiu to nie było dla nich nic, co będzie je... W jakiś sposób rozpraszać. Deprymować, tak, dokładnie, wybijać z tej pracy, dokładnie tak. I przeprowadza się pierwszy taki test w wieku 8 tygodni tego szczeniaka. Sprawdza się między innymi, jak zwierzę zachowuje się w nowym, obcym miejscu, w którym nigdy nie było, jak reaguje na nagły hałas. I tutaj nie ma problemu, jeśli szczeniak się tego hałasu przestraszy. Obserwujemy to, jak szybko wróci z powrotem do siebie i do swojego komfortu psychicznego. Na nagle pojawiający się rozłożony parasol i tego typu rzeczy i na podstawie tego wypełnia się taką kartę i tam się wypisuje punkty i wiemy wtedy, czy ten pies ma odpowiednią ilość punktów do tego, żeby stać się w przyszłości psem ratowniczym, czy nie do końca, co nie oznacza, że znamy przypadki w tym środowisku, w którym adoptowany pies już w wieku takim starszym albo pies po przejściach, pies przejęty od jakiejś innej rodziny, czy nawet czasami z fundacji, z domu tymczasowego, mimo wszystko miał takie fajne predyspozycje, że udało się z niego zrobić psa ratowniczego. Są z reguły takie rodzyneczki, jeden na milion, wyjątki można powiedzieć. Tak. I teraz tak sobie, jak ty mówiłaś tutaj o tych wszystkich ważnych rzeczach, to myślałem o tych rasach, które można by było jeszcze tutaj przypisać i wydaje mi się, że teriery chyba też powinny być w tym spoko. Teriery też, cattle dogi, Australian kelpie, także dużo takich. Ważne jest to, że to nie mogą być psy ciężkie, czyli żadne molosy i niestety owczarki, które są z tych takich bardziej szołowatych, dokładnie tych linii, takich typowych, one też niestety na gruzach nie będą sobie dobrze radziły ze względu na to, że muszą być lekkie, skoczne, nie naruszać tej konstrukcji, tak, będzie im trudno po prostu i im stawom i ścięgnom też będzie trudno. Do tego właśnie chciałem, co prawda nie mogliśmy pokazać, ale tutaj mieliśmy wyżła. Tak, wyżeł weimarski jak najbardziej. W porównaniu do petardy, to petarda tu skakała jak myszka, się przeciskała po tych gruzach, a wyżeł, który był
tej wielkości gdyby, ważył tak. około 30 kilo? Myślę, że nawet więcej. Myślę, że nawet około 35 może 30 plus, bo to chyba duży facet tak. był, tak? No to już miał ciężko, nie? Tu jest wszystko, się osuwa łatwo o kontuzję, więc było widać tą przewagę. Pies musi myśleć o czterech nogach, które musi gdzieś postawić, musi tak. to kontrolować. To się pod nim osuwa, tam coś się przesunie, coś się poruszy, coś się zachuśta. I nam jest trudno się poruszyć jako ludziom, a mamy tylko dwie nogi do ogarnięcia, a pies ma cztery tak, łapy do ogarnięcia. I każdą musi postawić równocześnie na miejscu, które spowoduje, że nie spadnie za chwilkę gdzieś na dół. Nie? Tak, dokładnie. Także mogę powiedzieć jako ciekawostkę, żeby tak porównać, psów ratowniczych o specjalności terenowej mamy w Polsce plus minus, to się waha po każdej sesji egzaminacyjnej około 100, natomiast psów gruzowiskowych mamy w okolicach 30. Przy dobrym momencie, kiedy dużo psów pomyślnie przeszło sesję egzaminacyjną, to tak to wygląda, więc to pokazuje, jak dużo trudniejsze jest praca na gruzowisku do pracy w terenie. Mimo tego, że to 100 psów na całą Polskę, to też nie jest duża liczba tak też naprawdę. Nie jest dużo. Mi się wydaje, że też liczba taka jest przez to, że to nie jest w żaden sposób jakoś chyba finansowane, tak mi się wydaje. Że wymaga to dużo czasu. Nie każdy może sobie na to pozwolić, żeby w niedzielę, czy właśnie w weekendy, w każdy wolny czas poświęcać się i wymaga trenować to dużo z taką czasu intensywnością, jak chociażby ty. Wymaga to dużo czasu i systematyczności, poświęcenia organizacji i zrozumienia wielu ludzi dookoła, że urlop poświęcam również na to, a nie tylko na leżenie na plaży, że popołudnie spędzam również w ten sposób. Więc te pierwsze 2, 3, 4 lata na ogół weryfikują, czy faktycznie to jest to, co ludzie chcą robić. Ja akurat obracam się w takim środowisku, w takim towarzystwie, gronie, gdzie mam ludzi, którzy robią to już po 15 lat i mają już swoje trzecie, czwarte psy, są instruktorami, egzaminatorami i oni są w tym wytrwali, bo przekonali się, że ten czas, ten sposób spędzania czasu jest po prostu dla nich, ale nie dla każdego tak jest. Jasne. Tak jak mówiliśmy, trzeba zainwestować pieniądze, czas, często dojeżdżać, bo nie robimy treningu w jednym miejscu, robimy treningi w różnych miejscach, czasami na drugim końcu Polski. Im więcej po prostu lokalizacji, tym lepiej dla was i waszych psów. Tak, a takie szkoleniowe w Polsce są na ten moment dwa tak naprawdę, to jest Gdańsk i Nowy Sącz, czyli dwa skrajne punkty na mapie, no i tam trzeba też dojechać. Nie mamy helikopterów, żeby latać. Niestety nie mamy. Żeby w godzinę być tu i tu i sobie. Niestety nie mamy, aczkolwiek a propos helikopterów, robimy też szkolenia wysokościowe i linowe dla naszych psów. I mam nadzieję, że razem nagramy ten w końcu odcinek we wrześniu. Ostatni weekend września, początek, tak, to jest 30 września, 1 października, będziemy mieć szkolenie ze śmigłowcem. Tak. I to będzie specjalny odcinek, słuchajcie, na chciałem powiedzieć, tak, 50, jeszcze nie 50, do tej pory to wbijemy więcej. Słuchajcie, jak wbijamy 70 koła subów i lecimy z werką i będziemy latać śmigłowcem, helikopterem z psiakami, zrobimy specjalny odcinek. Także subskrybujcie kanał. Nie, ale mieliśmy już realizować ten w czerwcu, niestety został przeniesiony na jesień ze względu na tam kwestie organizacyjne, dostęp do lotniska, dostęp do pilota i odpowiedniego śmigłowca, bo z tego śmigłowca trzeba zdjąć drzwi, wyjąć kanapę, tak żeby było miejsce tam dla przewodników. Żeby było jasne, to są psy, które wcześniej przechodzą dwa wcześniejsze etapy pracy w uprzęży, pracy na linie, bycia na wysokości, to nie jest tak, że pierwszego, lepszego każdego psa z brzegu wrzucamy do śmigłowca. Tak. O tym na pewno też będziemy więcej opowiadać, będą opowiadali o tym instruktorzy i autorzy tego projektu. Najpierw spotykamy się w Warszawie na hali szkoleniowej, przyzwyczajamy psy, dobieramy im sprzęt, dobieramy im uprząż, później spotykamy się na bunkrach w Warszawie. Kolejny etap przed śmigłowcem to będą zjazdy na twierdzy Modlin i z podnośnika takiego strażackiego. Psy są przyzwyczajone do specjalnych gogli ochronnych na oczy, są przyzwyczajane do nauszników, żeby też je zabezpieczyć przed dźwiękiem, który się, no bo śmigłowiec pracuje dosyć głośno. I dopiero potem są przyzwyczajone do bycia w ogóle przy startującym i lądującym odpalonym śmigłowcu, czyli i do pędu powietrza, i do tego hałasu, i do że to się podnosi i ląduje i dopiero jeżeli widzimy, że pies sobie z tymi warunkami radzi, to dopiero będą one wpuszczane do śmigłowca. Ale także to się dzieje oczywiście w odpowiedni czyli sposób. Czyli to jest cały weekend będzie na to? Tak. Cały weekend? Tak, my już jesteśmy po pierwszym etapie szkolenia i w ten weekend, w który się spotkamy na śmigłowcu, w sobotę będzie drugi etap tego szkolenia, a w niedzielę będą loty śmigłowca. Jezu, mam nadzieję, że uda mi się przyjechać na cały weekend, bo nie ukrywam, że to by było fajne takie wprowadzenie, czy nie, że od razu już latamy, jest super, wszystko fajnie, tylko że tak, że zawsze jest ten etap wcześniej, dobra, czekaj, sobie zrobię tutaj. Jeżeli, drogi widzu, dotarłeś aż do samego końca, chciałbym ci bardzo serdecznie podziękować. Z helikopterem to nie żart, naprawdę chcemy zrealizować ten materiał dla was, także jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam cię, żebyś to zrobił, bo daje nam to mega kopa do tworzenia to coraz lepszych treści. Pozdrawiam, cześć, do zobaczenia.